Jesteśmy obecnie w samym środku sezonu kwitnących czarnych bzów. W niektórych miejscach one już przekwitają, w niektórych miejscach dopiero rozkwitają. Wczoraj ukazała się premiera filmu mojego, jak ja robię syrop z kwiatów czarnego bzu. Oczywiście link umieszczę w opisie filmu, więc zaglądajcie tam. Skorzystam z okazji i zaproszę Was serdecznie do oglądania moich filmów. Jeśli nie subskrybujecie kanału, to zapraszam do subskrybowania. Naciśnijcie czarny dzwoneczek, żebyście niczego nie pominęli. Jeśli film ujął Was za serce, naciśnijcie łapkę w górę i koniecznie napiszcie komentarz. Mogą to być nawet kwiatki, serduszka, a najlepiej coś miłego. Osoby, które nie oglądały wczorajszego odcinka, jak robię syrop z kwiatów czarnego bzu, a był to wstęp do serii filmów o kwiatach czarnego bzu, co możemy z nich zrobić, po co w ogóle je zbieramy i jak stosujemy. Chciałabym więc dodać, że kwiaty czarnego bzu zbieramy w słoneczny dzień, najlepiej rano, najlepiej nie po deszczu, ponieważ pyłki, które wytwarzają kwiaty, są nam bardzo potrzebne, są bardzo wartościowe. Kwiatów nie myjemy, zbieramy, rozkładamy na blacie bądź na jakimś papierze, tak żeby robaczki, które znajdują się w kwiatach, miały możliwość po prostu uciec. Dzisiaj zrobimy rarytas, czyli kwiaty czarnego bzu w cieście naleśnikowym. Potrzebne nam będą składniki takie jak szklanka mąki, szklanka mleka, dwa jajka, szczypta soli, cukier waniliowy, taka malutka torebeczka, i ja dodałam pół łyżeczki proszku do pieczenia. Wiem, że dużo osób nie lubi dodawać proszku do pieczenia. Ja dodałam, ale jeśli Wy nie chcecie dodawać, nie musicie. Wszystko razem mieszamy. Jeśli chodzi o cukier waniliowy, to również możecie dodać jedną łyżeczkę cukru, takiego zwykłego cukru, na przykład trzcinowego. I można dodać kilka ziarenek z laski wanilii. Albo w ogóle nie dodawać nic waniliowego, dodać tylko łyżeczkę cukru. Wszystko zależy od Waszych upodobań. Kwiaty czarnego bzu to niezwykły rarytas sezonowy. Kwiaty w cieście naleśnikowym możecie potraktować jako najpyszniejszy deser, taki wyrafinowany, albo po prostu jako śniadanie. Takie francuskie śniadanie. Takie na słodko. Jeśli ciasto naleśnikowe mamy już ładnie wymieszane, to wkładamy nasze kwiaty do tego ciasta naleśnikowego i wykładamy na patelnię. Smażymy właśnie w ten sposób, jak na załączonym obrazku. Smażymy na takim bardzo delikatnym ogniu i kiedy już wyłożymy wszystkie kwiaty na patelnię, te naleśniki nam się już podsmażą, to wtedy bierzemy nożyczki i obcinamy ogonki. Tak delikatnie obcinamy ogonki. Do obcinania ogonków używamy nożyczek. Ja mam takie specjalne nożyczki, które używam tylko do kuchni. Jeśli nie macie takich nożyczek, to wystarczy wyparzyć nożyczki, które macie w domu i też będą się do tego nadawały. Smażymy do zaróżowienia się naszych kwiatków. Kiedy ogonki odetniemy, możemy wtedy te nasze takie racuszki, a la racuszki, przekładać na drugą stronę. Podsmażamy, wyjmujemy na talerz i możemy jeść z cukrem pudrem, z serkiem homogenizowanym, z dżemem, z miodem. Możemy to podawać na różne sposoby. Zapewniam, że świetnie smakowałyby z lodami i z ajerkoniakiem. To już po prostu rarytas, prawdziwy rarytas. Nasi przodkowie wierzyli, że kwiaty czarnego bzu to jest jedyny skuteczny
środek na febrę i nawet uważali, że kiedy jest ciepły, słoneczny dzień, należy takie kwiaty zebrać, usmażyć, zjeść. Jest to prawdziwe lekarstwo. Oczywiście robili też syropy. Czy smażyli w cieście naleśnikowym, to nie wiem. Jeśli tak, to wiedzieli po prostu, co jest dobre. W dawnych czasach już używali kwiatów suszonych i używano ich jako lek napotny przy wszelkiego rodzaju infekcjach oraz środek przeciwbólowy, na przykład przy migrenach, przy łamaniu w kościach. W dawnych czasach uważano, że czarny bez leczy prawie wszystkie choroby. Obecnie zostały przeprowadzane badania na temat czarnego bzu i tak na przykład właściwości kwiatów są bardzo szerokie, działają na przykład wykrztuśnie, rozrzedzają katar, działają napotnie, to już mówiłam, antywirusowo, wzmacniają błony śluzowe dróg oddechowych, wzmacniają odporność organizmu, to też mówiłam już na ten temat w pierwszym moim filmie, uśmierzają bóle w przypadku przeziębienia, uśmierzają bóle głowy, działają oczyszczająco, usuwają wolne rodniki, łagodzą stany zapalne skóry. W następnym filmie postaram się pokazać zastosowanie kwiatów czarnego bzu w kosmetyce, czyli postaram się zrobić tonik i taką świetną maść. Można również robić oleje z kwiatów z czarnego bzu, ale to wszystko pokażę Wam w następnym filmie. Moje kwiaty już zrobione w cieście naleśnikowym. Ja przygotowałam je sobie tutaj z serkiem homogenizowanym i z dżemem z czarnej porzeczki i z rodzynkami. Dodałam troszeczkę rodzynek. Dżem, którego użyłam, również sama robiłam. Także jest najlepszy na świecie. W ogóle ten deser, czyli kwiaty z czarnego bzu, właśnie w takiej konfiguracji, to po prostu są, one są wyśmienite. Druga propozycja, jaką bym chciała zaproponować, to kwiaty w cieście naleśnikowym z cukrem pudrem. Nic więcej, nic dodać, nic ująć. Ale gdybyście mieli teraz kulkę lodów waniliowych i ajer koniak, to już nie byłby rarytas, ale lewitowanie w chmurach. Albo jeszcze jedna propozycja. Kwiaty czarnego bzu z kulką lodów waniliowych i z sosem waniliowym z dodatkiem granatów. Teraz to już chyba popłynęłam. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na jutro, a jutro zajmiemy się kosmetycznymi właściwościami czarnego bzu. Dziękuję bardzo.